Nazywam się Zbigniew Zakościenny, mam 67 lat, przyjechałem ze Stalowej Woli. Szczerze mówiąc, muzyka wtedy, kiedy byłem młodym, nastoletnim chłopcem, nie była domeną w moim życiu jakąś wiodącą. Przykładałem wagę do wykształcenia, bardziej praktycznego. Udało mi się skończyć Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki. W momencie, kiedy pojawiło się dziecko, musiałem wziąć odpowiedzialność za tę rodzinę i zakasać rękawy i pójść do pracy. Po studiach zacząłem pracować w Urzędzie Telekomunikacji w Stalowej Woli. W tym czasie była moda na wyjazdy i zarabianie za granicą, ponieważ w kraju nie było takich możliwości zarobkowych, żeby utrzymać rodzinę. W kwietniu 1987 roku uzyskałem wizę i wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Musiałem się nauczyć wszystkiego, od podstaw. Od malarza, cieśle budowlanego, poprzez płytkarza, karpentera, plastermana i tak dalej. Po powrocie do kraju, środki przywiezione z Ameryki, zainwestowałem, rozpocząłem działalność własną, gospodarczą. Przez cały czas mojej pracy zawodowej, mojego życia, muzyka zawsze była obecna, ale w duchu, a nigdy w życiu realnym.